Myślę, że ta część Europy będzie kamieniem węgielnym przyszłego wzrostu, a Polska, jak sądzę, musi być tego ekonomicznym motorem. Nawiasem mówiąc, lekcja z Ukrainy i Izraela jest taka, że jeśli nie możesz wygrać wojny konwencjonalnej, nie rozpoczynaj wojny nuklearnej. Niemcy są ważne dla gospodarki i wszyscy to rozumiemy, ale najważniejszym krajem w NATO i dla USA jest Polska, ponieważ to ona znajduje się na linii frontu, tak jak Niemcy zachodnie w 1989 roku. Wszystko co ważne zaczyna się w Polsce. Hello everyone, my Witam wszystkich. Nazywam się Eugeniusz Romer, a to jest kanał YouTube Układu Sił, polskiego magazynu o stosunkach międzynarodowych. Dziś mam przyjemność gościć Jamesa Carafano z Heritage Foundation. Dzień dobry. Dobrze być tutaj. Oczywiście będziemy rozmawiać o wyborach w Stanach Zjednoczonych i ich wynikach. Wiele osób w mediach, gdy mówią o Donaldzie Trumpie, bardzo często używa słowa nieprzewidywalność. Czy uważa pan, że nieprzewidywalność, którą przypisuje się Donaldowi Trumpowi, jest czymś, co można uznać za wadę, czy może za zaletę? Well, Osobiście wcale nie uważam go za nieprzewidywalnego. To nie znaczy, że wszyscy wiedzą co zrobi, ale szczególnie jeśli chodzi o politykę zagraniczną, jest przewidywalny w tym sensie, że jest tradycyjnym, konserwatywnym liderem polityki zagranicznej. Uh, Trump really became an adult in the 1980s, w konserwatywnej partii republikańskiej nie ma ortodoksji co do tego, co dokładnie należy robić w polityce zagranicznej. Poza tym, że większość zgadza się, że chcesz robić to, co leży w najlepszym interesie kraju. Właśnie dlatego hasło Trumpa America First rezonuje, ponieważ jego zadaniem jest obrona interesów narodu amerykańskiego. Więc nawet tam, gdzie Trump robił rzeczy w pierwszej kadencji, których nawet ja nie przewidywałem, kiedy to Przeanalizowałem, miało to dla mnie sens. Robił rzeczy, które miały sens z punktu widzenia tego, co jest dobre dla USA. Może więc mówić rzeczy, których ludzie nie przewidują. Może rzucać różne rzeczy. Może rzucać ludziom wyzwania. Może nawet chcieć sprowokować lub zainspirować ludzi. Ale nieprzewidywalność nie jest właściwym słowem dla amerykańskiej polityki zagranicznej pod rządami Donalda Trumpa. Uh, when, I, when you back analyze that, it made sense to me because I understand he, he was doing things that made sense in terms of what's good for the US. So um, he might say some things that people don't predict. Uh, he might throw things out there. He might challenge people. Uh, he might even want to provoke or inspire people. But uh, unpredictable is not the right word for American foreign policy under Donald Trump at all. Jeśli więc możemy przewidzieć przynajmniej trochę jego działania, omówmy jego politykę wobec Chin. Wspomniał Pan o Ronaldzie Reaganie. Jest on postrzegany jako prezydent, który pomógł zakończyć zimną wojnę. Stany Zjednoczone konfrontują się z Chinami. Może temperatura tego sporu nie jest tak wysoka jak w przypadku Rosji czy Związku Radzieckiego, ale jednak, Donald Trump powiedział, że nałoży 60% cła na towary z Chin, 200% cła na samochody. Czy sądzi Pan, że naprawdę to zrobi? Niektórzy twierdzą, że będzie to problematyczne, ponieważ ludzie z Wall Street mają swoje interesy również w Chinach. Amerykańskie firmy, takie jak Intel, Qualcomm, sprzedają chipy chińskim firmom. Czy uważa pan, że tego powstrzyma? Chiny mogą przecież również podjąć działania odwetowe. Actually, people who make in Wall Street they don't, they have their in China as well. companies like maybe Intel, Qualcomm, they sell uh, chips to to uh, Chinese companies. So do you think Mamy tu więc dwie różne kwestie. Pomówmy o cłach. Błędem jest mówienie o taryfach jako o czymś, co jeśli popierasz, to znaczy, że nie wierzysz w wolny handel lub wolną przedsiębiorczość. To błąd. W rzeczywistości, jeśli spojrzeć na historię, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, Republikanów i Demokratów, ich stanowisko w sprawie ceł zmieniało się, ponieważ chodzi o to, jaka polityka gospodarcza jest najlepsza. Cła są więc narzędziem i jeśli prezydent Trump naprawdę zamierza dbać o interesy Ameryki, użyje ich jako narzędzia. Teraz, jakie cła faktycznie nałoży, które z nich są narzędziami negocjacyjnymi, a które mają na celu ochronę amerykańskiego konsumenta? Zobaczymy. The World Trade Organization is a is a failure. It just has completely failed, in my opinion. So tariffs are a tool, and you know, if President Trump truly is gonna look after him, Jedną z rzeczy, która zmieniła się w Stanach Zjednoczonych, jest przekonanie, że nie możemy być strategicznie zależni od Chin. Słyszy się więc terminy friendshoring, nearshoring i onshoring. Jedną z rzeczy, które zrobiły Chiny, jest próba kontrolowania firmy w innych krajach, aby w pewnym sensie ominąć tę politykę. Nie mieć Musimy znaleźć ten term nearshoring. And onshoring. Um, one of the things that China has done is it has tried to essentially control com by companies in other countries to kind of bypass the Frenchuring and onshoring policy. Trump's not going to. Trump się na to nie zgodzi. Cła są więc narzędziem, nie są deklaracją, że gospodarka Stanów Zjednoczonych będzie próbowała odciąć się od reszty świata. Odłóżmy to na bok. Największym błędem, jaki ludzie mogą popełnić w odniesieniu do Donalda Trumpa jest myślenie, że jest to Donald Trump z 2016 roku. To osoba, która była prezydentem przez 4 lata. Przez 4 lata obserwował też rządy innego prezydenta. To nie jest głupi człowiek. W kwestii Chin myślenie Trumpa dojrzało. Kiedy ubiegał się o prezydenturę w 2016 roku, zdawał sobie sprawę, że Amerykanie mają wiele obaw, na przykład dotyczących Chin. Relacja Chiny-USA to nie polityka zagraniczna, to tak naprawdę polityka wewnętrzna. Ludzie widzą, że Chiny wpływają na życie zwykłych Amerykanów, Chcą więc i zawsze chcieliby prezydent zrobił coś z chińskim wyzwaniem. W 2016 roku Trump postrzegał Chiny przede wszystkim przez pryzmat problemu z bilansem handlowym, i sądził, że jeśli uda mu się zawrzeć dobrą umowę handlową z Chinami, to problem zostanie rozwiązany. Szczerze mówiąc, nie martwił się zbytnio o wszystkich innych, o skutki uboczne. Uznał, że naprawi handel z Chinami, a wszystko inne się łoży. Prezydent Trump opuścił urząd w 2020 roku. Myślę, że Amerykanie postrzegają Chiny jako wyzwanie. To nie tylko kwestia gospodarcza. To kwestia bezpieczeństwa, polityczna, dyplomatyczna. I myślę, że teraz traktuje on chińskie wyzwanie znacznie 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 poważniej i nie będzie patrzył na to tylko przez pryzmat ekonomiczny. Będą też inne rzeczy: usuwanie strategicznych zależności, budowanie partnerstw z krajami innymi niż Chiny. Myślę więc, że dopiero się okaże, jaka będzie jego polityka. A jeśli spojrzysz na zespół, który zebrał, jeśli mieszkasz w Pekinie, nie jesteś szczęśliwy. Jak dotąd w tym zespole nie ma osób przytulających pandy i wątpię, że będą. Zastanawiam się jednak, czy są powody do radości na przykład na Wall Street, ponieważ amerykańskie firmy prowadzą interesy w Chinach. Mogą one doświadczyć pewnych działań odwetowych ze strony chińskiego rządu, firm kontrolowanych przez rząd. Czy uważa pan, że ten wielki biznes będzie miał coś do powiedzenia w nowej administracji? Po pierwsze, jeśli spojrzeć na amerykańską giełdę, od czasu wyborów, społeczność biznesowa najwyraźniej nie jest przerażona prezydenturą Donalda Trumpa. Wierzy, że przyniesie on wiele dobrobytu. Myślę, że trzeba umieścić rzeczy we właściwym kontekście. Można mówić o taryfach celnych, ale trzeba też spojrzeć na gospodarkę. USA w ujęciu zbiorczym. Ceny energii drastycznie spadną. Energia jest jednym z najważniejszych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Wiele regulacji zostanie zniesionych. To znacznie ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej. Jest więc wiele rzeczy, które pozwolą rozruszać gospodarkę, i może się zdarzyć, że wprowadzimy cła, ale może też pojawić się wiele innych rzeczy, które naprawdę wytworzą o wiele więcej bogactwa, a aktywność gospodarcza je przytłoczy. A jeśli spojrzeć na amerykański biznes w Chinach, to już teraz prowadzono jest de-risking. Firmy uznają, że są inne miejsca, w których powinny robić interesy. To dobra wiadomość dla wszystkich naszych przyjaciół, sojuszników i partnerów. Ameryka szuka innych miejsc do robienia interesów niż Chiny. Myślę, że jest w tym wiele możliwości. Po trzecie, jakie karty mają do rozegrania Chińczycy? Ich gospodarka naprawdę boryka się z trudnościami. Nie osiągają swoich celów wzrostu, są tacy, jacy byli 10 lat temu, nie napędzają globalnej gospodarki. Myślę, że marka Chin spadła na całym świecie. Chiny stały się partnerem biznesowym i inwestorem ostatniej szansy. To nigdy nie jest dobre miejsce. Szczerze mówiąc, jaką dźwignię mają Chiny? Czy naprawdę chcą rozpocząć wojnę handlową? Nie wiem, czy ją przetrwają, jeśli to zrobią. Wspomniał Pan o friendshoringu, który USA prowadzą, ale także o cłach. Donald Trump zapowiedział, że nałoży cła na europejskich partnerów w wysokości do 10 lub nawet 20% na wszystkie importowane towary. Mary, so, czy sądzi Pan, że to dobry początek szukania nowych partnerów? Um, Trump wants growth. Trump chce wzrostu. Chce wzrostu dla amerykańskiej gospodarki i chce utrzymać inflację na niskim poziomie. Ten wzrost będzie miał charakter globalny. Nie może pochodzić wyłącznie z gospodarki amerykańskiej. Myślę więc, że Trump szuka partnerstw i możliwości. Rozmawiałem z wieloma osobami. W ciągu ostatnich dwóch lat spędziłem więcej czasu w Europie niż w Stanach Zjednoczonych. Myślę, że Europejczycy, z którymi rozmawiałem, podchodzą do tego bardzo pragmatycznie. Rozumieją, że jeśli chcą, by Trump robił interesy, w Europie to trzeba coś wnieść. Myślę, że jest to o wiele bardziej konstruktywne, pozytywne nastawienie, szukające partnerstwa i możliwości niż wtedy, gdy został wybrany w 2016 roku. Jestem więc dość optymistycznie nastawiony. Myślę, że jest to szczególnie ważne dla Polski. Po pierwsze uważam, że najważniejsze dla Polski są dwustronne relacje ze Stanami Zjednoczonymi, a także że najważniejsze dla Stanów Zjednoczonych w Europie są dwustronne relacje z Polską. Z dwóch powodów. Pierwszym z nich jest bezpieczeństwo i możemy o tym rozmawiać, ale drugim jest gospodarka. Europa potrzebuje wzrostu. Jeśli ma zamiar finansować obronę na poziomie ponad 2% PKB i być stabilnym i dobrze prosperującym, rozwijającym się społeczeństwem, musi mieć wzrost. Myślę, że ta część Europy będzie kamieniem węgielnym przyszłego wzrostu, a Polska, moim zdaniem, musi być jego ekonomicznym motorem. Sądzę więc, że to partnerstwo jest prawdziwą szansą. Is going to be the cornerstone of future growth. And Poland, I think, has to be the economic engine of that. So I think there's real opportunity in this partnership. Zdecydowanie za chwilę omówimy stosunki polsko-amerykańskie. Ale chcę zapytać o inflację, ponieważ powiedział Pan, że Trump chce ją obniżyć. Oczywiście mówił to wiele razy podczas kampanii. Czy sądzi Pan, że nałożenie ceł faktycznie oznacza obniżkę cen? Wielu ekonomistów twierdzi, że będzie wręcz przeciwnie. Kiedy nakładasz cła, towary importowane z Chin lub z dowolnego innego miejsca na świecie są po prostu droższe. Uh, well, actually, look, I, yeah, they they I, sound contradictory, right? Yeah, no, I think the mistake in the question is is if if the rate of Myślę, że błąd w pytaniu polega na tym, że cła nie kontrolują całej gospodarki. Rzeczywiście prawdopodobnie najsłynniejsze taryfy w historii ustawa smufa, Hawleya, nie pomogły gospodarce. Myślę, że znów trzeba umieścić rzeczy w kontekście. To były wybory problemowe. Myślę, że to najważniejsza rzecz, którą ludzie powinni zrozumieć. Trump został wybrany i pociągnął rzesze nowych wyborców, ponieważ chcieli oni, aby lepiej radził sobie w sprawach, które są dla nich ważne. A Kwestią numer jeden była dla nich gospodarka. Są trzy piłki, które trzeba zrównoważyć. Jedną z nich jest inflacja. Masz rację. Amerykanie chcą, aby inflacja spadła, aby ich wypłaty znaczyły więcej. Trump jest do tego przywiązany. Druga to wzrost gospodarczy. Musisz mieć wzrost i miejsca pracy. Nie mamy takiego poziomu wzrostu, jaki chcemy w Stanach Zjednoczonych. Wciąż jest wielu Amerykanów, którzy mimo wysokiego wskaźnika zatrudnienia są chronicznie bezrobotni. Trzecią kwestią jest dług publiczny. Dług publiczny jest prawdopodobnie większym ograniczeniem dla gospodarki i nadmiernych wydatków federalnych niż cokolwiek innego. I jest w posiadaniu Chin. I Trump musi zająć się wszystkimi trzema z nich, więc to zadecyduje o tym, jak dobrze poradzi sobie z gospodarką, a nie tylko cła. Omówmy miejsca pracy w przemyśle. Wiemy, czym jest pas rdzy i co działo się z miejscami pracy od czasów Billa Clintona i Boba Rubina. Zostały przeniesione do Azji, głównie do Chin. Czy uważa Pan, że jakakolwiek polityka może sprowadzić je z powrotem do USA? Czy obywatele amerykańscy chcą znów być pracownikami fizycznymi? Czy jest wystarczająco dużo ludzi do pracy w takich zakładach? Ponieważ Trump mówi również, że chce pozbyć się imigrantów? Czy w USA jest wystarczająco dużo siły roboty?

to nie jest baza produkcyjna z lat 90., a produkcja addytywna oparta na sztucznej inteligencji. To nie czasy Billa Clintona. Myślę więc, że Stany Zjednoczone są dobrze przygotowane do takiej produkcji. Nie sądzę, byśmy potrzebowali 20 milionów nielegalnych imigrantów w Stanach Zjednoczonych. Oni na pewno pracują, ale nie odbywa się to bez dodatkowych kosztów. Opieka nad migrantami Stany Zjednoczone miałyby się lepiej bez tego. Mamy chronicznie bezrobotną siłę roboczą, którą musimy przywrócić do pracy. Mamy całkiem sporą pulę pracowników, których musimy uaktywnić. I druga rzecz, Stany Zjednoczone faktycznie potrzebują imigrantów, tak jak wszystkie kraje, szczególnie ludzi z określonymi umiejętnościami. Mamy system legalnej migracji. Możemy sprowadzić wszystkich legalnych imigrantów, których potrzebujemy do pracy w Stanach Zjednoczonych. Tak więc pogląd, że musimy mieć nielegalną siłę roboczą, aby zasilić amerykańską gospodarkę, jest po prostu nieprawdziwy. Okay. So this is to były sprawy wewnętrzne, myślę, że najważniejsze dla amerykańskich obywateli? Pomówmy teraz o Ukrainie, bo to jeden z najważniejszych tematów w Polsce. Wall Street Journal niedawno opisał domniemany plan Donalda Trumpa, powołując się na anonimowe źródła. Ma on polegać na tym, że Trump zamierza naciskać na obie strony, aby zgodziły się na zawieszenie broni i stworzenie strefy buforowej między nimi w pobliżu obecnej linii frontu oraz zaprosić państwa europejskie, takie jak Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Polska do utworzenia misji stabilizacyjnej. Czy uważa Pan, że jest to prawdopodobne? I jak go pan ocenia? Czy Polska powinna wysłać takie siły? And to invite people, soldiers or forces stabilizing this this region from European countries like the UK, France, Germany and Poland. So do you think this is a plausible scenario? And how do you assess it? Do you think that Poland should join such forces? Well, first of all, I would say uh... Pierwsze, powiedziałbym i to z perspektywy kogoś, kto pracował w zespole przejściowym w 2016 roku, znał wszystkich ludzi wokół prezydenta przez długi czas, że Stany Zjednoczone nie opuszczą NATO i nie sądzę, że porzucimy Ukrainę. Jest ku temu kilka powodów. Proszę mi wymienić scenariusz, w którym Stanom Zjednoczonym byłoby lepiej, gdyby Putin pobił Ukrainę i gdyby NATO upadło. Nie ma takiego scenariusza. Jeśli wierzysz w Amerykę, realizuje Przede wszystkim swoje interesy, to nie możesz zakładać, że zlikwiduje rzeczy, które są pomocne. Drugą kwestią jest Afganistan. Prezydent Biden zaczął swoje urzędowanie od jednego z najbardziej katastrofalnych militarnie odwrotów w czasach współczesnych. Ta plama ciągnęła go w dół przez 4 lata. Donald Trump ma wiele złych cech, ale to nie jest jedna z nich. Pomysł, że zacznie od porzucenia Ukrainy i obserwowania jej upadku, a następnie falowania w całej Europie i będzie musiał znosić tę porażkę przez 4 lata, jest niedorzeczny. Nie wyobrażam sobie, żeby tak się stało. Trzecią rzeczą jest to, że nie sądzę, aby realny był scenariusz kryzysowy, który wszyscy przedstawiają. Byłem w wojsku w latach 80., stacjonowałem w Europie. Dzisiejsza linia frontu wschodniego NATO jest w lepszym stanie niż wtedy, gdy służyłem. Po pierwsze, mamy do czynienia ze znacznie większą głębią strategiczną. Rosjanie muszą się martwić o tysiąc mil frontu więcej, a w Szwecji stacjonują bardzo wprawne siły zbrojne, które uzupełniają Norwegię. Ukraińska armia jest największa w Europie i nie ma znaczenia, czy Ukraina jest w NATO, czy nie. Jeśli Rosja chce zaatakować NATO, to co zrobi? Przejdzie obok ukraińskiego wojska i pomacha. Dla Putina to przeszkoda nie do pokonania. Polska jest kamieniem węgielnym frontu wschodniego. Mamy do czynienia z poważnym programem odbudowy wojskowej, który był realizowany także w oparciu o NATO przez zarówno konserwatywny, jak i liberalny rząd. Korelacja sił, czołgów, samolotów jest dziś dla NATO. Lepsza niż w czasach zimnej wojny. Nie jest to więc ciężki i egzystencjonalny problem, za jaki ludzie go uważają. Myślę, że jeśli podejdziemy do tego uczciwie, to rzeczywistość będzie wyglądać podobnie jak w Niemczech Zachodnich w 1945 roku, Korei w 1953 roku czy Izraelu w 1968 roku. Chodzi mi o to, że linia będzie tam, gdzie będzie. Pytanie brzmi, co zrobić, aby wesprzeć Ukrainę po ustaniu walk. Myślę, że jest to kluczowe pytanie, które zadecyduje o przyszłości i myślę, że Stany Zjednoczone chętnie wezmą w tym udział. Moje pytanie dotyczy tego, jak Donald Trump zamierza zakończyć wojnę. Wielu analityków wojskowych uważa, że w tej chwili nie jest możliwe, aby Ukraina faktycznie odzyskała ziemię zajęte przez Rosjan. Czy sądzi Pan, że będzie nacisk na Kijów, aby je porzucił? Po pierwsze, prezydent Zeleński i prezydent Trump już rozmawiali, więc myślę, że już wiedzą, co zamierzają zrobić. My yeah. tylko spekulujemy. Nie sądzę, by Ukraińcy byli do czegokolwiek zmuszani. Myślę, że są w tym partnerem. Istnieje różnica między kontrolą nad terytorium a stosunkiem do suwerenności terytorium. Nie sądzę, by zrzeczenie się suwerenności nad ukraińskimi terytoriami wchodziło w grę. Podobnie jak Niemcy zachodnie nigdy nie zrzekły się ro, roszczenia do całych Niemiec. Ludzie mówią, że Trump zakończy wojnę. Sam zresztą powiedział, że to zrobi, ale w rzeczywistości jest tylko jedna osoba, która może zakończyć wojnę i jest to Putin i nie wiemy czy to zrobi. Only Vladimir Putin. You know people say Trump will end the war. Trump said Trump will end the war. But the reality is there's only one person that can end the war and it's Putin. And 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 we don't know if he'll do that. Chodzi mi o zdrowy rozsądek. Chcemy porozumienia na Ukrainie, ale jeśli nie dojdziemy do niego, czy zamierzamy porzucić Ukrainę? Jeśli Rosjanie powiedzą nie, jedynym sposobem, w jaki można wiarygodnie zawrzeć umowę z Rosjanami, jest wyłożenie na stół konsekwencji, które będą dla nich tak poważne, że będą w znacznie gorszej sytuacji niż wcześniej. Tak może brzmieć rodzaj umowy, którą zawarłby Donald Trump. To jest moja osobista opinia. Nie zgadzam się, że aby być wolną i niezależną, by móc się rozwijać i prosperować, Ukraina musi odzyskać każdy centymetr terytorium. Rzeczywistość jest taka, że granica Ukrainy nie jest bardziej obronna niż ta, na której znajduje się obecnie. Walka aż do granicy nie sprawi, że Putin się zatrzyma, więc myślę, że wojna zakończy się tam, gdzie jest. To moja osobista opinia. Nie rozmawiałem z Donaldem Trumpem od naprawdę długiego czasu. Nie jestem częścią zespołu przejściowego. Nie wiem, jakie są plany. Pomysł sił pokojowych nie ma dla mnie sensu. To będą wojska NATO. Będą w środku Ukrainy. Znajdziemy się w sytuacji artykułu 5. Wystarczy, że Putin zabije kilku żołnierzy w Ukrainie. Albo będziemy w stanie wojny, albo nie potraktujemy poważnie artykułu 5. Myślę więc, że utrzymywanie pokoju przez takie siły nie ma żadnego sensu. Jeśli spojrzeć na jakiekolwiek siły pokojowe, które kiedykolwiek istniały na świecie, jedyne, które działały, były umieszczane w miejscach, w których nikt nie chciał toczyć wojny. Siły pokojowe nie są więc magiczną, wzmacniającą rzeczą, za którą ludzie je uważają. Kluczem do przyszłości Ukrainy jest Ukraina, która może się bronić, rozwijać swoją gospodarkę i sprowadzać swoich obywateli do domu. To jest ważne. So, um, peacekeeping forces are not this magic reinforcing thing that people think they are. We, the key to the future of Ukraine is a Ukraine that can defend itself, grow its economy, and bring its people home. That's what's important. And uh, you mentioned NATO that Donald Trump. Wspomniał pan o NATO, że Donald Trump nie z niego Dlaczego ten sojusz jest wciąż ważny dla Stanów Zjednoczonych? Jeśli spojrzymy na to z punktu widzenia, przepraszam, egoistycznego interesu Stanów Zjednoczonych. Tak, ponieważ mówimy o interesach narodowych. Ameryka jest globalną potęgą o globalnych interesach i obowiązkach. Co łączy świat? Nie mówię tu o globalizacji, spotkaniach z George'em Sorosem w Davos, ale o tym, co fizycznie łączy świat, a są to wielkie liście liliowe, Europa, Bliski Wschód i Indo-Pacyfik. Jeśli jesteś globalną potęgą z globalną odpowiedzialnością, chciałbyś, aby te miejsca były w porządku. Nie muszą być krainą mlekiem i miodem płynącą, mogą zdarzyć się okazjonalne wojny, ale nie chcesz, by się załamały i rozpadły. Tak więc z perspektywy Stanów Zjednoczonych świata jest nam lepiej i naszym przyjaciołom oraz sojusznikom jest lepiej, jeśli Europa jest stabilna. Jeśli Bliski Wschód jest stabilny, jeśli Indo Pacyfik jest stabilny. Jeśli spojrzeć na liczby i nie da się tego. Go ukryć, Stany Zjednoczone nie mają wystarczających zdolności, by być silne we wszystkich trzech teatrach jednocześnie. To tylko matematyka. Ludzie mówią, cóż, trzeba ustalić priorytety. Tak właśnie się to robi, ale pomysł, że będziemy ustalać priorytety, porzucając dwa teatry i uciekając na Indo-Pacyfik, jest po prostu nonsensem. Po pierwsze, Chiny są na całym świecie, więc to nie pomoże. Po drugie, to tak, jakbyś miał włamywacza w sąsiedztwie i zamierzał zamknąć drzwi wejściowe a zostawić otwarte tylne drzwi i okna. Tak więc jedynym sposobem, w jaki Stany Zjednoczone będą miały większą zdolność do odstraszania w Teatrze Indo-Pacyfiku jest stabilizacja w Teatrze Europejskim i Blisko-Wschodnim. To jest klucz. Osiągnięcie stabilizacji w tym teatrze, a także usunięcie zagrożenia ze strony Rosji to zasadniczo przywrócenie konwencjonalnego odstraszania na froncie wschodnim. Myślę, że to bardzo wykonalna misja. Bliski Wschód to problem Iranu, którym USA muszą sobie poradzić. Ale jeśli USA będą w stanie ustabilizować te teatry, to właśnie uwolnią zasoby. Czy mogę to powiedzieć? Ponieważ ludzie muszą to usłyszeć. Kiedy ludzie mówią o piwocie do Azji i amerykańskiej armii tam, to nie możemy wykonać tego piwotu. Ponieważ już go wykonaliście. Już go wykonaliśmy. 70% naszej marynarki wojennej znajduje się w Azji. Gdybyśmy przenieśli tam resztę, nie moglibyśmy nic zrobić, nie moglibyśmy więc utrzymać otwartej ciśniny Ormus, nie moglibyśmy utrzymać otwartego Morza Czerwonego. Nie możemy więc przesunąć marynarki wojennej. 90% armii amerykańskiej stacjonuje na stałe w Stanach Zjednoczonych i to się nie zmieni. Nie mamy wystarczająco dużej armii, aby rozmieścić masy sił w wysuniętych teatrach działań, tak jak robiliśmy to podczas zimnej wojny. Po prostu nie mamy. Nasze siły powietrzne stacjonują na całym świecie. Jesteśmy jedynymi siłami powietrznymi na świecie, które stacjonują globalnie. Tak naprawdę to dobrze, że nasze siły powietrzne są rozproszone, ponieważ możemy dotrzeć wszędzie. Nasze siły kosmiczne są w kosmosie. Nie mogą nigdzie piwotować. Tak więc pomysł, że zamierzamy piwotować, to tylko gadanie. Kiedy więc wyjdziemy poza to i zaczniemy poważnie podchodzić do polityki zagranicznej, zdamy sobie sprawę, że ustabilizujemy front europejski, gdy Europejczycy zrobią więcej. Podzielenie się tym ciężarem przyniesie tę zdolność do stołu. Nie jest to nieosiągalne dla europejskich partnerów Ameryki. Stany Zjednoczone wniosą na stół rzeczy, które mogą zrobić tylko Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone wskoczą na Bliski Wschód i go ustabilizują. Następnie skupimy się na Azji. A jeśli mówimy o rzeczywistości, niektórzy analitycy uważają, że w Niemczech w niemieckiej polityce istnieją dwa obozy. Jeden z nich to Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna, która chce dostosować się do amerykańskiej polityki. Wobec Ukrainy, Chin i Rosji. Ale niektórzy twierdzą, że jest jeszcze drużyna Olafa Scholza. Niemiecki kanclerz chciałby spróbować zakończyć wojnę na Ukrainie nie z Amerykanami, ale na przykład z Chinami czy Indiami. Rzeczywiście udał się do Chin, aby omówić tę kwestię. Zrobił to nie dlatego, że wierzył, że powstrzyma wojnę, ale chciał pokazać Amerykanom, że Europa może być samowystarczalna. And, uh, How that work out for... yeah, hmm. Jak to się skończyło? Hmm. Czy sądzi pan, że gdyby NATO zostało osłabione, niektóre kraje, takie jak Niemcy, zbliżyłyby się do Chin? Nie byłoby to korzystne dla USA. Czy uważa pan, że taki scenariusz jest prawdopodobny? Uh, well, Cóż, wybory w Niemczech odbędą się prawdopodobnie pod koniec lutego. Myślę, że zobaczymy zmianę w niemieckiej polityce zagranicznej i myślę, że będzie ona bardziej proamerykańska. Sondaże wynika, że wygra CDU? Nie mieszkam w Niemczech, ale myślę, że będziemy świadkami bardziej pragmatycznej niemieckiej polityki zagranicznej. Innym graczem jest oczywiście Francja, ale Francja jest naprawdę pogrążona w spirali śmierci polityki. Oni naprawdę nie są w stanie nic zdecydowanie zrobić. Niemcy są ważne dla gospodarki i wszyscy to rozumiemy, ale najważniejszym krajem w NATO i dla USA jest Polska, ponieważ to ona znajduje się na linii frontu, tak jak Niemcy zachodnie w 1989 roku. Wszystko ma znaczenie. Wszystko, co ważne, zaczyna się w Polsce. Ale nie widzimy tak dużej obecności sił amerykańskich, jaką widzieliśmy podczas zimnej wojny w Niemczech Zachodnich. Yeah, tak, myślę, że to inny świat. Byłem w wojsku przez 25 lat. Potrzeby wojskowe się zmieniają. Największa potrzeba nie dotyczy tylko Polski, ale całej Europy. Najważniejszą rzeczą, którą dziś potrzebujemy, jest większa obrona przeciwrakietowa i przeciwlotnicza, ponieważ jeśli jest jedna rzecz, której nauczyliśmy się w wojnach na Ukrainie i w Izraelu, to być w stanie chronić swoją infrastrukturę i ludzi przed atakiem. Będziemy więc potrzebować znacznie większego nacisku inwestycji nie tylko w Polsce, ale w całej Europie w obronę przeciwrakietową i przeciwlotniczą. Szczerze mówiąc, myślę, że mamy już regionalne plany obrony. Mamy już siły pierwszej linii w terenie. W rzeczywistości budujemy przeszkody na granicy NATO. To, czego NATO naprawdę potrzebuje, to zdolność do głębokiego ataku. To kolejna lekcja z wojny na Ukrainie. Chcemy być w stanie zabić wszystko, co rosyjskie, zanim przekroczy granice. I nie chodzi tu o masy wojska ani o milion dywizji amerykańskich. Tak naprawdę chodzi o to, co nazywa się wywiadem ISR: inwigilacją, rozpoznaniem, zdolnością do znajdowania celów, które są o wiele lepsze niż kiedyś, a następnie do uderzenia w nie na odległość. I musimy inwestować w te zdolności w przyszłości, ponieważ. Ponieważ uważam, że mamy siły pierwszej linii, których potrzebujemy i nie sądzę, abyśmy potrzebowali więcej amerykańskich dywizji. So I have two questions here. First is... Mam więc dwa pytania. Po pierwsze, Wall Street Journal doniósł niedawno, że Stany Zjednoczone zużyły około 100 standardowych pocisków na Bliskim Wschodzie nad Morzem Czerwonym i chroniąc Izrael. Firma RTX przekazała, że może produkować ich kilkaset rocznie. Nie jest to więc dużo, biorąc pod uwagę, że potrzeby są na całym świecie. Chociażby Tajwan i azjatyccy partnerzy na Pacyfiku. Pytanie brzmi więc, czy Amerykanie dysponują wraz z partnerami zdolnościami do wyprodukowania wystarczającej ilości broni do ochrony polskiej wschodniej flanki NATO? A drugie pytanie brzmi, czy uważa Pan, że powinniśmy uczestniczyć w programie NATO Nuclear Sharing, skoro jesteśmy tak ważni? And my other question is, do you think that we should be uh, should participate in the NATO nuclear sharing program as if we are so important as you say yeah so when we uh, I, I think we all realize. Myślę, że wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że nie mamy wystarczających sił konwencjonalnych do prowadzenia nowoczesnej wojny. Nawiasem mówiąc, to nie jest tylko problem NATO. Najwyraźniej jest to także problem Rosji i szczerze mówiąc, nie jestem nawet pewien, czy nie jest to również problem chiński. Nie wiem, jak głębokie są chińskie zapasy. Myślę więc, że inwestowanie w produkcję obronną, zwłaszcza w amunicję, to przyszłość. Mamy tu do czynienia z dwoma odrębnymi problemami. Jeden z nich to tak zwana głupia broń. Od broń po pociski artyleryjskie. To wszystko ma w rzeczywistości odpowiednią globalną bazę przemysłową. Rosjanie zawarli umowę na pociski artyleryjskie. Trzeba tylko znaleźć producentów i pozwolić sobie na zakup inteligentnej amunicji. To inny problem, który wymaga bardzo zaawansowanej produkcji. Zamierzamy w to zainwestować. Sojusznicy i partnerzy będą w to inwestować. Baza przemysłu obronnego będzie się rozwijać, aby zaspokoić tę potrzebę. Jestem przekonany, że tak się stanie. Um, that, the, the smart munitions, that's a That Allies and partners are going to invest in that. Defense industrial base is going to grow to meet that need. I'm, I'm confident that's going to happen. A co z programem NATO Nuclear Sharing? Jeśli jest jedna rzecz, która zmieniła się w polityce Stanów Zjednoczonych, to fakt, że naprawdę rośnie dwupartyjne poparcie dla inwestycji w strategiczne odstraszanie nuklearne, okręty podwodne, bombowce oraz siły rakietowe i obronę przeciwrakietową, ponieważ najbardziej stabilnym strategicznym środkiem odstraszania jest tak zwana mieszanka obrony ofensywnej. Część obronna polega na tym, że mogę chronić swoje rzeczy. Tak więc przeciwnik, którego boimy się najbardziej, to ten, który może wyciągnąć rękę i uderzyć cię w twarz. Jeśli spróbujesz go uderzyć, może się bronić. 20 lat temu Barack Obama chciał pozbyć się broni nuklearnej. Mieliśmy tę ideę drogi do zera. Demokraci całkowicie z niej zrezygnowali. Um, if you remember, 20 years ago, under Barack Obama, he wanted to get rid of nuclear weapons. We were, he had this idea of the road to zero. The, the, uh, Democrats have completely abandoned that. The United States is committed to modernization. It's committed to expanding its nuclear deterrent. Uh, it's committed to building out strategic and uh, and theater. Stany Zjednoczone są zaangażowane w modernizację, rozbudowę swoich nuklearnych środków odstraszania. Zobowiązały się do budowy strategicznej i taktycznej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Myślę, że zbudujemy również więcej zdolności kosmicznych, nawet gdy widzimy, że Chińczycy dramatycznie utrudniają zwiększenie swoich sił nuklearnych. Widzę przyszłość bardziej silnego amerykańskiego parasola strategicznego. Myślę, że możemy mieć do tego zaufanie. A jeśli chodzi o to, w jaki sposób ludzie rozpoczynają wojny nuklearne, mamy wiele dowodów na to, że nie jest to tak łatwe, jak mogłoby się wydawać. Izrael ma broń nuklearną, i jest obecnie atakowany na siedmiu frontach. Nie udało im się tego powstrzymać. Rosja ma mnóstwo broni nuklearnej. Część jej kraju jest okupowana przez inne państwo i oni też nie rozpoczęli wojny nuklearnej. Oto lekcja z wojny na Ukrainie. Chcesz zapobiec wojnie nuklearnej? Miej zdolności konwencjonalne. Ludzie zwykli myśleć, że pomostem między zabezpieczeniem konwencjonalnym a siłami strategicznymi była taktyczna broń nuklearna. Nie sądzę, by to była prawda. Uważam, że broń nuklearna jest bezużyteczna. To moja osobista opinia. Ale lekcja z Ukrainy i Izraela jest taka, że jeśli nie możesz wygrać wojny konwencjonalnej, nie rozpoczynaj wojny nuklearnej. Więc jeśli chcesz odstraszać, inwestuj w odstrasz Odstraszanie konwencjonalne. Stany Zjednoczone zapewnią strategiczny parasol, który już jest. Myślę, że jest to właściwa droga naprzód. Rozumiem pragnienie kontrolowania własnego losu. Sądzę jednak, że inwestowanie w konwencjonalne odstraszanie byłoby moim zdaniem właściwą drogą dla Polski. Oczywiście, broń nuklearna jest bardzo kosztowna, nie tylko jej pozyskanie, ale także utrzymanie. Ale myślę, że niektórzy ludzie mogą nie zgodzić się z lekcją płynącą z rosyjskiej wojny na Ukrainie, ponieważ wielu analityków uważało, że w rzeczywistości rosyjski arsenał nuklearny powstrzymał USA przed pozwoleniem na przykład Ukraińcom na atak w głąb Rosji. Um, uh, no, 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 no. Nie, to nie była rosyjska broń nuklearna. To była głupota amerykańskich przywódców. To duża różnica. Czy mógłby pan wyjaśnić tę różnicę? Chodzi mi o to, że mieliśmy broń nuklearną będąc w Wietnamie, kiedy całkowicie straciliśmy północ. Północni Wietnamczycy nigdy nie uwierzyli, że jej użyjemy, więc nigdy nie przestali atakować. Nikt nie powiedział Stanom Zjednoczonym, by dały się odstraszyć takiemu zagrożeniu. Krajowi, który faktycznie zbudował broń nuklearną i zaplanował, jak jej użyć, spędziłem dużą część mojej kariery w wojsku, robiąc to. Oto problem z bronią taktyczną. Po pierwsze, we współczesnym świecie istnieje wiele broni konwencjonalnych, które mogą dokonać zniszczeń, które są całkiem poważne i które mogą faktycznie dokonać zniszczeń na poziomie broni jądrowej bez tworzenia całego tego bałaganu. Nie potrzebujesz taktycznej broni nuklearnej, by wysadzić w powietrze duże obiekty w różnych krajach. Każda broń to ogień i manewr, prawda? Atakujesz, wysadzasz w powietrze tylko po to, by móc manewrować siłami, by coś osiągnąć. Broń nuklearna niczym się nie różni. Więc jeśli tak, to Rosjanie na przykład mogą zrzucić broń jądrową, mogą Wysadzić coś powietrze, ale czy faktycznie mogą to wykorzystać? Czy Ukraińcy przestaliby walczyć? Oczywiście, że nie. Rosjanie w rzeczywistości nie mają żadnych sił wyszkolonych do obsługi środowiska nuklearnego. Jeśli zdetonują broń jądrową, rzeczywistość jest taka, że rosyjska armia prawdopodobnie ucieknie, a kraj otrzyma za to światowe potępienie. To niezbyt praktyczna broń. Spędziłem 20 lat w NATO, próbując wymyślić, jak sprawić, by taktyczna broń nuklearna była do czegoś przydatna. Nigdy tego nie rozgryzłem. Porozmawiajmy o stosunkach polsko-amerykańskich, ponieważ w Polsce toczy się obecnie ogromna dyskusja na temat tego, jak powinniśmy reagować na wybory w USA i jak różne partie polityczne i siły w Polsce zareagowały na fakt, że Donald Trump został prezydentem. Wiele osób zarzuca obecnemu rządowi, że jego przedstawiciele obrażali Donalda Trumpa w mediach społecznościowych, jak nawet premier Donald Tusk. Ale z drugiej strony niektórzy mówią, że nie powinniśmy się tym aż tak bardzo przejmować, ponieważ jesteśmy suwerennym państwem i powinniśmy mieć normalne stosunki z każdym. Jaka jest więc Pana opinia na temat przyszłości naszych stosunków, biorąc pod uwagę fakt, że nasz obecny rząd jest raczej liberalny, a Donald Trump jako kandydat Partii Republikańskiej jest uważany za konserwatystę? Przede wszystkim powiedziałbym, że Donald Trump to duży chłopiec. Potrafi przyjąć kilka obelg. Jeśli spojrzeć na przykład na jego kandydata na wiceprezydenta, wiceprezydentem będzie ktoś, kto kiedyś był bardzo surowym krytykiem Donalda Trumpa. Donald Trump się tym nie przejął. Ma wielu sojuszników w Senacie, którzy kiedyś byli jego zaciekłymi krytykami, w tym JFK, który był drugim kandydatem na prezydenta. Trudno więc zranić uczucia Donalda Trumpa pozwolę sobie powiedzieć, że najważniejsze dla Polski są relacje ze Stanami Zjednoczonymi w interesie Polski jest, aby je wspierać, i myślę, że jedną z najważniejszych, jeśli nie najważniejszą relacją Stanów Zjednoczonych w Europie jest relacja z Polską. Tak więc obie strony mają prawdziwą motywację, by to robić. Moją radą byłoby więc pełne przyjęcie partnerstwa z prezydentem Trumpem, ponieważ ma on na uwadze najlepszy interes Stanów Zjednoczonych, a odnosząca sukcesy bezpieczna, kwitnąca i tętniąca życiem Polska jest, jak sądzę, dużą tego częścią. Myślę, że trzeba odłożyć na bok politykę wewnętrzną. Trzeba powiedzieć, że Polska jest najważniejsza. Najlepszą rzeczą dla Polski jest silne partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi. Jest ono absolutnie niezbędne dla bezpieczeństwa, jest również ważne dla dobrobytu. Chodzi mi o to, że Europa potrzebuje wzrostu. Ten wzrost będzie pochodził z Europy Południowej, Wschodniej i Środkowej. Myślę, że musi on wynikać z budowania przez poszczególne kraje silnych partnerstw gospodarczych. Inną rzeczą jest to, że uważam, że prawdziwym kluczem do tego jest inicjatywa Trójmorza, która uwalnia potencjał wszystkich tych poszczególnych krajów poprzez tworzenie ekonomii skali, bez scentralizowanego kierownictwa z Brukseli, które niszczy wartość gospodarki. What you want is economies of scale without the centralized direction from Brussels, which destroys the value of economy. Yeah, from but do scale. you think this is, uh, yeah, if we. Um Jeśli rozmawiamy w realistycznym paradygmacie, czy sądzi Pan, że inicjatywa Trójmorza jest realnym projektem? Wielu jej członków, takich jak Słowacja, Czechy, a nawet Polska, jest ściśle powiązanych gospodarczo z Niemcami. Jesteśmy podwykonawcami dla niemieckich firm, a projekty infrastrukturalne nie są realizowane szybko, choć były pewne sukcesy, jak interkonektory gazowe. Ponadto są siły w Brukseli, które właśnie tak patrzą na Trójmorze, jako na przeciwstawne do unijnych planów projekt. Transmission of Gas. But uh, yeah, some people so, in Brussels they also consider it as, uh, as you describe it as a, some kind of um, a tool to oppose Brussels, right? So do you think? Well, that here, here, well, first of all, I would say, look, the three Cs is a brand. Po pierwsze, chciałbym powiedzieć, że Trójmorze to marka. Nie chodzi mi o to, że sam Fundusz Trójmorza jest jakimś magicznym narzędziem, ale pomysł połączenia tych gospodarek i wygenerowania wzrostu dla całej Europy jest moim zdaniem potężny. Prezydent Trump był nim zachwycony w pierwszej kadencji. Myślę, że gdy wróci, będzie bardzo wspierał ten projekt. Myślę więc, że istnieje realna szansa. Myślę, że to prawdziwa szansa także dla Niemiec. Uważam też, że patrzenie na to, jako na polski projekt mocarstwowy ze strony Niemiec, błędem. Mam nadzieję, że niemiecki rząd będzie bardziej realistyczny. Podam przykład. Korytarz dunaj Rałaba w rzeczywistości był dobry dla Niemiec. Oznaczałoby to niesamowitą wartość i dodanie kolejnego łańcucha dostaw, co naprawdę by pomogło. Jest wiele takich projektów, na których Niemcy mogłyby całkiem dobrze skorzystać. Niemcy Donald Trump wspierał. Niemcy wręcz próbowały dołączyć do inicjatywy po tym, jak Donald Trump ją poparł, więc także widzą pewne korzyści. Wracając do stosunków polsko-amerykańskich, mówi pan, że powinniśmy blisko współpracować. Jak to powinno wyglądać w praktyce, na przykład w obszarze obronności lub gospodarki? Moja rada jest taka sama jak w 2016 roku. Bądź proaktywny, przedstawiaj sprawy, angażuj się i bądź optymistycznie nastawiony do partnerstwa. Zdecydowanie uważam, że promowanie inwestycji w ramach Trójmorza jest naprawdę pozytywną rzeczą. Przy okazji jest to dobre nie tylko dla gospodarki, ale także dla bezpieczeństwa, ponieważ cała infrastruktura logistyczna, którą planujecie zbudować, będzie wspierać nową linię frontu NATO. Tak więc zdecydowanie pracowałbym nad partnerstwem gospodarczym ze Stanami Zjednoczonymi myślę, że to naprawdę ważne. Polska jest już liderem w dziedzinie obronności i uważam, że jest to bardzo produktywne. Myślę, że to bardzo ważne, na przykład, że macie tutaj koreańskie inwestycje. To właściwe połączenie między Europą a Azją. Nie chcemy, aby NATO udawało się do Azji i nie potrzebujemy, aby kraje azjatyckie rozmieszczały się tutaj, ale powinniśmy mieć globalną bazę przemysłową. Powinniśmy dzielić się świadomością sytuacyjną. Szczerze mówiąc, nie sądzę, by było to dla Polski ciężkie zadanie. Są tu dwa wyzwania, a jedno z nich dotyczy nie tylko Polski, ale ogólnie Europy. Energia. Donald Trump obejmuje urząd i wprowadzi na rynek tak dużo przystępnej cenowo, niezawodnej, obfitej energii, jak to tylko możliwe i nie będzie. Go obchodziło, co to jest. Europa nadal dąży do zeroemisyjności, co moim zdaniem jest spiralą śmierci. Winduje to ceny energii, na które nas nie stać. To dusi wzrost gospodarczy. To nie uratuje planety. I nie będzie wiedzieć, co to jest. Europa jest jeszcze na tym commitment do net zero, co myślę, że to jest wręcz spiral. To są wydatki, które możesz nie zyskać. To jest strangling wzrost. Nigdy nie uda się osiągnąć zerowej emisji netto, a gdyby się udało i tak nie wpłynęłoby to na globalną temperaturę, to po prostu głupi pomysł. To program polityczny, który musi umrzeć. To jedna rzecz, z którą trzeba się pogodzić. Inną rzeczą jest to, jaki je osiągnąć wzrost. Nie będzie on pochodził z budowy europejskiego superpaństwa. Myślę, że ludzie, którzy twierdzą, że musimy przenieść całą władzę do Brukseli, abyśmy mogli mieć Europejskie superpaństwo, abyśmy mogli konkurować z Chinami i USA, nie rozumieją żadnego z tych modeli. Stany Zjednoczone odnoszą sukcesy nie dlatego, że mamy krajową politykę przemysłową z Waszyngtonu. Odnoszą sukcesy, ponieważ mamy wszystkie te konkurujące ze sobą części Stanów Zjednoczonych, które napędzają wzrost. To znacznie bardziej przypomina Europę. I nie sądzę, by Europa chciała gospodarki zarządzanej, jaką mają Chiny, chyba że chcesz niewolniczej pracy i chcesz kraść własność intelektualną wszystkich innych. Te modele są szalone. Tak więc, pomysł przeniesienia większej władzy do Brukseli uważam za głupi. Macie zbyt wiele regulacji i trzeba pozwolić państwom konkurować ze sobą i współpracować. To ma sens. To są dwie rzeczy, które trzeba rozwiązać. Musimy usunąć nieszczerość z relacji. To przekonanie, czy to w Europie, czy w Stanach Zjednoczonych, że wszystkie nasze walki polityczne dotyczyły ratowania demokracji. To są kłamstwa. To nie jest najbardziej bezprawny pomysł, jaki kiedykolwiek mieliśmy. Ludzie, którzy tego bronią, robią to, aby móc zasadniczo aktywować swoich wrogów politycznych. Sprawiedliwe prawo, dyktowanie norm kulturowych, uzbrojanie polityki, uzbrojanie systemu prawnego, uzbrojanie sędziów to atakowanie naszych wrogów politycznych. To musi się skończyć, jeśli chcemy przetrwać. Tak, myślę, że byłoby to trudne. Jesteśmy skrępowani zasadami Unii Europejskiej. I myślę, że istnieje nacisk, zwłaszcza ze strony silniejszych krajów, aby podejmować wszystkie decyzje większością kwalifikowaną. Takie rozwiązanie nie daje nam możliwości sprzeciwiania się wielu decyzjom. Darwin powiedział, że tylko silni przetrwają, jeśli zamierzasz pozwolić rządzić Europą ludziom, którzy w rzeczywistości prowadzą Europę do słabszego, mniej wolnego, mniej zamożnego i mniej bezpiecznego miejsca, to przetrwanie jest problemem. I myślę, że mówienie ludziom w Polsce, na Słowacji, w czy na Litwie, że powinniśmy poświęcić się w imię europejskiego sukcesu, jest błędem. Ale pozwoli pan, że zamkniemy już teraz tematy europejskie. Jeśli ma pan jeszcze trochę energii, chciałbym porozmawiać o Bliskim Wschodzie. Tak, to naprawdę proste. New York Times niedawno poinformował, powołując się na anonimowe źródła, że niektórzy w irańskim establiszmencie chcą dogadać się z Donaldem Trumpem, co jest zaskakujące, ponieważ Donald Trump był tym, który zabił generała Soleimaniego. On też w 2018 roku wycofał Stany Zjednoczone z umowy zawartej z Iranem. Irańczycy planowali zamach na Trumpa w czasie kampanii. Czy uważa pan, że dojdzie do jakiegoś porozumienia między Iranem a Waszyngtonem? So do you think that this is possible that there will be some kind of deal between Iran and Washington? Myślę, że Donald Trump jest zawsze gotowy na zawarcie porozumienia z Irańczykami. Irańczycy musieliby wnieść strasznie dużo do stołu, tak wiele, że wdrożenie tego mogłoby faktycznie zagrozić przyszłości reżimu. Z drugiej strony, gdy Trump skończy z dwoma punktami polityki maksymalnej presji, przetrwanie reżimu również może być wątpliwe. Myślę więc, że Irańczycy postawili się w bardzo złym położeniu. Nie wypowiadam się w imieniu prezydenta Elekta Trumpa i nie należę do jego zespołu, ale myślę, że są wyraźnie trzy części amerykańskiej strategii pod rządami Donalda Trumpa. Po pierwsze, zamierza on mocno zaatakować Iran, nie zmieniając reżimu, nie rozpoczynając trzeciej wojny światowej, ale po prostu wywierając ogromną presję. Wysłyszając strumień pieniędzy, wprowadzając polityczną presję oraz dyplomatyczną izolację, będzie po prostu walić w nich dzień i w noc, ponieważ postrzega Iran jako źródło wszelkiego zła w regionie. I szczerze mówiąc, myślę, że ma rację. Stany Zjednoczone będą absolutnie sojusznikiem Izraela i w pełni zaangażują się w jego prawo do obrony. Będą też chciały powrócić do porozumień Abrahamowych i znormalizować stosunki między państwami arabskimi a Izraelem. To są trzy elementy amerykańskiej strategii. Patrząc na zespół, który już został powołany, nie jest to wielka filozofia, aby zauważyć, że to nadchodzi. Myślę, że większość regionu jest tym bardzo podekscytowana, chyba że jesteś Irańczykiem. And then they're going to want to get back to the Abraham Accords and normalize relationships between the Arab states and Israel. Those are the three components of, of the US strategy. When you look at the team that they've already appointed, this is not rocket science to see this is coming. Uh, I think actually most of um, the region uh, is very excited about this, except unless you're an Iranian guy, maybe. Wspomniał Pan o porozumieniach Abrahamowych. Czy sądzi Pan, że normalizacja relacji pomiędzy Izraelem, a na przykład Arabią Saudyjską i innymi państwami Bliskiego Wschodu jest możliwa po tym, co wydarzyło się 7 października zeszłego roku? Myślę, że Trump udowodnił ostatnim razem, że rozwiązanie przyszłości strefy gazy i zachodniego brzegu Jordanu, trzymanie wszystkich w regionie jako zakładników tej sprawy, jest nonsensem. Państwa arabskie są bardzo pragmatyczne i rozumieją to. Nie wiem, jaka jest przyszłość strefy gazy na zachodnim brzegu, ani Hezbollahu. Administracja pozwoli Izraelowi mieć dużo do powiedzenia. Wiem też, że Stany Zjednoczone nie zamierzają ograniczać swojego zaangażowania w regionie w zależności od tego, co się tam dzieje. Nie sądzę by w tej administracji znalazła się choć jedna osoba, która kiedykolwiek użyłaby słów rozwiązanie dwupaństwowe, poza stwierdzeniem, że nie zależy nam na rozwiązaniu dwupaństwowym. Co się tam dzieje, nie myślę, że będzie to jedna osoba w tej administracji, która będzie użyła słów rozwiązanie dwupaństwowe, poza powiedzeniem, że nie zależy nam na rozwiązaniu dwupaństwowym. Myślę, że to koniec. Thank you. Bardzo dziękuję. Myślę, że omówiliśmy wiele bardzo interesujących w kwestii, w kwestii w na całym świecie. Dziękuję. James <laughs> Carafano z <laughs> Heritage Foundation. James Heritage Foundation. To był prawdopodobnie wydarzy. jeden z najbardziej wyczerpujących wywiadów w moim życiu. Tak. Powiedział pan, że powinniśmy być bardzo otwarci w naszych relacjach relacjach polsko-amerykańskich. I to właśnie zrobiłem. stop. Wielkie dzięki także dla naszych widzów. Zapraszamy na nasz kanał YouTube. Mamy więcej nagrań w języku angielskim, więc zachęcamy do oglądania i subskrybowania naszego kanału. Dziękuję bardzo.